TVP w latach 1977 do 1989 transmitował program, który przyciągał tłumy widzów. Po latach produkcja wróciła, co było ogromnym zaskoczeniem dla widzów w całej Polsce. Jednak wygląda na to, że nie na długo. Prowadzący jest w szoku. Nic o tym nie wiedział. TVP powróciło do produkcji genialnego i kultowego programu popularno-naukowego, który niegdyś tysiące widzów oglądało jeszcze w latach 80. Po długiej przerwie Telewizja Polska postanowiła, że program wróci na antenę, co bardzo spodobało się fanom. Radość nie trwała jednak zbyt długo, bowiem po dwóch latach od jej wznowienia, prawdopodobnie emisja zakończy się. Co ciekawe, sam prowadzący zadziwiony jest zaistniałą sytuacją. TVP bez słowa zakończyło transmisję kultowego programu. Choć decyzja, która jeszcze nie jest pewna, dziwi, to wygląda na to, że dalsza transmisja Sądy 2 raczej nie będzie miała miejsca. Nie do końca znamy przyczyny, ale o szczegółach więcej opowiedział na briefingu prasowym sam prezes TVP, Jacek Kurski. Przyjrzymy się jeszcze sprawie. Problem z tego rodzaju programami jest taki, że są za duże do kanału tematycznego, a za małe do kanału głównego. Krótko mówiąc, gdyby Telewizja Polska miała kanał tematyczny naukowy, czy przyrodniczy, to pewnie byłoby nam łatwiej zagospodarować ten format, tłumaczy decyzję prezes Telewizji Polskiej. Do końca nie wiadomo, jaki ostatecznie będzie miała finał sytuacja związana z programem. W tym momencie trwają rozmowy na ten temat wśród zarządu telewizji. Nie mówię nie. Jest chwila na refleksję i zagospodarowanie zasobów, które mamy, ale jeszcze nie ma w tej sprawie decyzji, zdradził szczegóły dla Wirtualnej Polski Jacek Kurski. Tomasz Rożek, zapomnieli mnie poinformować o zakończeniu współpracy. Co ciekawe, sam Tomasz Rożek, czyli prowadzący Sądę 2, nic nie wiedział o zakończeniu współpracy z TVP, co bardzo go zasmuciło i jednocześnie zszokowało. Postanowił poinformować o sprawie na swoim Twitterze. Od wielu tygodni nie potrafię uzyskać żadnej odpowiedzi. Teraz są już marne szanse, żebym zdążył na początek sezonu. Wszystko wskazuje na to, że TVP zakończyła ze mną współpracę, ale zapomniała mnie poinformować. Czuję satysfakcję, że zrobiłem 100 odcinków Sądy 2, z żalem stwierdził Tomasz Rożek. Co to jest Sonda 2? Sonda 2 to kontynuacja kultowej Sondy, która traktowała o najnowszych osiągnięciach naukowców. Głównie poruszano tam tematykę kosmosu, a więc prowadzono ciekawe i inspirujące rozmowy na temat jego złożoności, a także tajemnic, które skrywa. Zarówno w jednej, jak i drugiej części, która jest kontynuacją, zapraszano gości z dziedzin takich jak fizyka, matematyka, biologia, chemia czy medycyna, którzy dzielili się z widzami informacjami dotyczącymi nowych odkryć. Poruszano ciekawe problemy i zagadnienia ze świata nauki, które po dziś dzień nie doczekały się rozwiązania.